Dobra, mroczne doki. Wróciliśmy z powrotem do portu. Zobaczmy, co teraz będzie tutaj na nas czekać. Zapewne antidotum. Nie wiem. Wchodź i ratuj swoich przyjaciół. Tak, moi drodzy, rozpoczynamy już ostatnie poziomy w gierce, dokładnie to ostatnie trzy poziomy. Zaczynając z poziomu Opuszczone Miasto, później Galeon Huntera, no i na samym końcu decydujące starcie. I to jeszcze dzisiaj to skończymy w jednej sesji. Let's go! Opuszczone miasto. Fajnie nawet ten loading screen wygląda, muszę przyznać. Okej. Jesteśmy w sumie w mrocznych dokach, tylko że od innej strony. Nic szczególnego tutaj nie zauważyłem, co mogłoby spowodować, że byłbym, nie wiem, jakoś super zdziwiony. Ogólnie to dosyć podoba mi się ten dodatkowy element fabularny, że wiecie, że jednak byliśmy na tych bagnach po miksturę przywracającą nas do normalnych rozmiarów. Tym bardziej, w sensie bossmana bardziej przywracającą do normalnych rozmiarów. Bo to tak, wiecie, powoduje dzięki temu dodatkowy wątek fabularny jest, dzięki temu gierka ciekawa moim zdaniem. Znaczy na pewno jest ciekawsza niż wersja pecetowa teraz, ale... No wiecie, to jest jednak dodatkowy content, a tego trochę brakowało w Kangurku KO2. Oczywiście mamy tutaj plakaty, że nadal jesteśmy poszukiwani przez Huntera, ale czy kogoś to w ogóle interesuje? Znowu leci muzyka z tych zimowych tam poziomów, ale nie narzekam, bardzo lubię ten soundtrack. Dobra, więc teraz naszym zadaniem jest przedostanie się tutaj, żeby właśnie ta maszyna nas wzięła na kolejną stronę i mamy dzięki temu checkpoint. Kiedyś za dzieciaka w ogóle nie wiedziałem, że trzeba coś takiego zrobić i przyznam, że ja tutaj utknąłem. Aczkolwiek, no jak widzicie, jestem starszy i no nieco mądrzejszy i raczej to jest pewne, że jak nie ma nigdzie indziej przejścia, no to trzeba zrobić właśnie taki myk. Tutaj warto się dostać, ponieważ są gwiazdki, jak sami zresztą widzicie. Dla osób, które nie wiedziały, gdzie są te gwiazdki, to teraz macie jakby możliwość sobie zobaczenia i zapamiętania mniej więcej, gdzie, co i jak i gdzie. Więc dobra, przesuwamy sobie bloczek, a raczej skrzynkę w tym wypadku. Dostajemy się do góry. Bardzo ładnie. I teraz trzeba będzie wykorzystać tę skrzyneczkę, ponieważ to jest skrzynka lasero-ochronna, która sprawia, że będziemy mogli sobie normalnie przez lasery przejść tą skrzynką, co jest naprawdę do dzisiaj zaskakujące. Ja wiem, że to jest gierka i tak dalej i nie powinno się takowych rzeczy, co tutaj się dzieją, brać na poważnie, ale dziwi mnie to bardzo. Nie będę tego ukrywał. Dobra, platformę chyba tutaj uruchomiliśmy, z tego co widzę. Czyści 9 na 200, 3 na 25 i 0 na 10 tych kryształków. To jest bardzo zły znak. Lub jeszcze znak, o którym ja nawet nie wiem, co może oznaczać. Dobra, warto uważać na te pałągi, bo jak widzicie, one mogą nas skrzywdzić. Podejrzewam, że nawet gdyby nie miały one kolców, to tak czy siak by nas skrzywdziły, no bo jednak musi być coś, co w końcu KO odejmie parę punktów zdrowia, czyż nie? A tu na razie nie spotkałem się z niczym innym poza tymi pałągami. Kurcze pieczone, znowu nie ogarnąłem, że tutaj jest podłoga zapadająca. Więc trzeba się naprawdę teraz skupić. Bez zbędnego pitolenia zresztą.
O, można było i tak też zrobić. Wiecie co? Nie wiem, czy chcę jeszcze tędy iść, ponieważ... A, w sumie nawet nie mam wyjścia, więc muszę tędy iść. Dobra, nie mamy tu nic wyżej. Nie. Idzie całkiem sprawnie, muszę przyznać. Strzałka nam każe iść w tamtą stronę, ale my tu jeszcze polecimy do góry. Zobaczyć co i jak. Wiecie, warto mimo co eksplorować takie pomieszczenia, no bo raz, że jesteśmy tutaj ostatni raz w gierce. O, widzicie, tam na przykład była skrzynka, do której powinniśmy się dostać. I ja tak właśnie teraz uczynię. Dostanę się do tej skrzynki. Choćbym miał się zesrać. Widzicie, kurczę, pieczone? Gdyby nie to, że ją dostrzegłem, no to byśmy już mieli zarąbisty backtracking tutaj. A przyznam, że mi się nie widzi coś takiego, więc dobrze, że jestem na tyle spostrzegawczy w dzisiejszej sesji, że takie coś mi nie umyka. Bo gdyby mi umknęło, no to mielibyście niezły kabaret na dzisiejszej sesji. A ja bym miał niezłe pole do popisu, bo bym się tylko skompromitował. A na szczęście tak nie jest. Dobra, całkiem w porządku nam poszło. W ogóle też jestem zadowolony, ponieważ miałem iść jutro do roboty, a okazuje się, że nie pójdę. Więc w ramach tego, że jestem, mam taki dobry humor, to sobie dzisiaj skończymy tego kangur kakao, bo już naprawdę nam niedużo zostało, a uważam, że nie skończenie go teraz, no to tak szczerze to byłoby słabe w tym wypadku, jakbym teraz skończył sesję po tym poziomie, co był. Dobra. Tam już słyszę, że ktoś strzela. O, mamy jeden diamencik, fajnie. No, jaha, oczywiście, że ktoś tutaj strzela. Ziomek, którego już zdążyliśmy poznać. Na tropikalnych wyspach. Ten strzelec w sumie. Wiecie, ja na nich mówię po prostu strzelce, dlatego że oni nie mają, z tego co wiem, swoich jakby nazw. Chyba że mają w plikach gry, ale ja niestety nie znam dokładnych ich imion. Ani nazw, ani pseudonimów, ani czegokolwiek, więc po prostu ich nazywam ziomkowie od strzelby. Oczywiście po raz kolejny Krzysztof Gonciarz, zapytaj beczkę. Warto tędy pójść, ponieważ tutaj mamy diamencik. Oraz przycisk, który warto spenetrować, znaczy, który warto zdupić. Okej. Okay. Tam się coś nam obniżyło, więc warto zobaczyć, co tam ciekawego nam się obniżyło. Dokładnie tak. Zgadzam się stuprocentowo. Jest wszystko w porządalu. Brzydalu. Okej, okay, platforma się tutaj nam obniżyła. Chociaż szczerze tam coś jest, ale ja się tam... W taki sposób bym się chyba tam raczej nie dostał, chociaż... Można spróbować zobaczyć, co je. Jestem w stanie tam dolecieć? Nie, no nie byłbym w stanie, więc dobrze, że ten. Dobrze, że teraz zginąłem. I tak by nam nie dał w sumie gwiazdki ani nic, ale... Warto było go jeszcze raz zabić, tak w sumie dla samej satysfakcji, żeby go zabić. Dobra, teraz się skupiamy. Thank you.
Okej, wszystko w porządku idzie. Nie mam powodu do zmartwień, przynajmniej na razie. Ładnie nam się tutaj platforma obniżyła. Kurczę, ale powiem wam szczerze, strasznie depresyjny klimat jak na to miasto, nie? W sensie, kumam, że Hunter tutaj ze swoimi ziomkami zawładnęli jakby tą częścią miasta. Ale kurczę, jednak, no, smutek, żal i depresja nam tutaj towarzyszą w tym, w tej lokacji. Co nie jest jakby fajne moim zdaniem, no ale no, nie można mieć wszystkiego w tym wypadku. Żeby to wszystko się skończyło, to trzeba unicestwić niestety, chcąc nie chcąc, ale Huntera. Jak widzicie, po dobroci się nie da, no to trzeba po złości. 7 na 25, 3 na 10 i tu zaraz będziemy mieli setkę. Więc jeszcze tylko druga setka i będzie cacy. I będą dwie setki. No, na razie mamy 104. Ale kurczę, dużo strasznie tych dukatów. Też w ogóle śmieszna sprawa, bo mieliśmy, z tego co dobrze pamiętam, podarować Bossmanowi te dukaty. A tutaj wygląda na to, że jednak... powiem łagodnie, śmiesznie to dosyć teraz wygląda. Zważywszy na to, że... Dobra, tam mamy jeszcze dukaty. Że mieliśmy mu przecież podarować 3000 dukatów, a on w sumie nas teraz wpuścił tutaj do miasta tylko i wyłącznie dlatego, że udało nam się odmienić go z żaby na tego, na jego poprzednią formę. Okej. Czyżby to była najbardziej kanoniczna wersja Kangur Kakao? Wiecie o co chodzi. W wersji pecetowej trzeba było mu jednak płacić, a tutaj jednak pominęli ten segment. Dobra, tam widzę, że mamy gwiazdeczkę, więc warto się cofnąć. Nawet parę gwiazdeczek. Kurczę, pieczone, 11 na 25. A kryształów nadal mało. Zastanawiam się dlaczego. Dobra. Tam nic nie ma na razie, więc nie interesujmy się na razie tamtą ścieżką. No, jesteśmy w miejscu, gdzie powinniśmy być. To w ogóle mi strasznie przypomina tego Kangur Kakao jedynkę. Nie wiem dlaczego ta taka sekwencja tutaj. Jakoś taka strasznie przypominająca z Kangurkiem Kao jedynką. W ogóle dużo jest takich lokacji, które nawiązują trochę do tych starych lokacji z Kao pierwszego. Przynajmniej ja odnoszę takie dziwne wrażenie. Powiem tak, gdybyście nie mieli tutaj tego turlania się, no to ta sekwencja mogłaby wam, no, mały problem sprawić, tak szczerze powiedziawszy. Przynajmniej tak mi się wydaje. No bo jednak nie oszukujmy się, ale te beczki, no, troszeczkę HP są w stanie wam zabrać. Może nie aż tak bardzo dużo, ale wiecie, jakby tam trochę byście, no, stracili tego HP. Nie musiałem się jakoś super wysilać, jeżeli mam być szczery. Dobra, tutaj nic nie ma. Ale wiecie co? Żeby nie było, że ja tutaj kłamię, to właśnie zróbmy coś takiego. Zróbmy tak zwaną pozę na Jacka i Daxtera. Okej, nic nie ma tutaj, więc możemy iść zatem dalej. Ale poza tym, co mówiłem na początku, że miałem problemy z jedną sekwencją tutaj, to tak to poziom, z tego co pamiętam, za dzieciaka normalnie mi się udało przejść. Nie było z nim jakichś super wielkich problemów. Przynajmniej ja sobie nie przypominam. A pamięć mam dosyć dobrą.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Są oczywiście momenty, gdzie ta pamięć szwankuje, ale... No, myślę, że każdy z nas ma coś takiego. Niby mamy wszyscy dobrą pamięć, albo większość z nas, a tak naprawdę potrafimy parę szczegółów pominąć. No, to była w sumie sekwencja, której nie lubiłem. O, przypomniało mi się coś, widzicie? Tej sekwencji bardzo nie lubiłem w wersji PC-towej, jak byłem mniejszy, jak sobie grałem w tę gierkę. Nie lubiłem bardzo właśnie tej sekwencji, głównie dlatego, że parę razy w jakimś dziwnym trafem wpadałem do wody, mimo że stawałem normalnie na platformie, ale Kao z jakiegoś powodu, nie wiem, robił kamikadze do wody. Nie do bomby, tylko do wody, więc... No, wyglądało to dosyć... Ja z perspektywy czasu mówię, że to wyglądało komicznie, aczkolwiek ja z przeszłości, no... No nie było mu wtedy do śmiechu, jeżeli coś takiego miało miejsce. Tak samo jak teraz mi nie jest do śmiechu. Tak samo jak teraz mnie jest do śmiechu. O kurde, co mi się tak ziewa? Co mi się tak kurde morda drze? Halo, co to ma znaczyć? To pewnie to trochę zmęczenie, bo jednak... Ostatnio coś kurde, jak chodziłem na rano do roboty, to coś w nocy spać nie mogłem i strasznie późno kładłem się spać, co... Odbija się teraz na tym, że lekkie ziewanie mnie bierze. Dziwne. Dobra, jakoś to przyszliśmy. Mam nadzieję, że żadnych monet tam nie zostawiłem po drodze. W sensie po tamtej stronie, nie? $158/200. Będę to kontrolował, jeżeli wam się to nie podoba, no to nie mój problem. Kurczę, bardzo lubię ten soundtrack, ale czasami odnoszę wrażenie, że on za dużo razy w gierce leci, nie? W sensie ja wiem, że coś takiego też było w wersji PC-towej, ale chodzi mi jakby o to, że po prostu no odnoszę takie dziwne wrażenie, że on za często leci, ten soundtrack. Co troszeczkę powoduje, że mimo że go...